Jednym z tematów robiących największe wrażenie na naszej dzisiejszej aukcji jest grupa orderów, żetonów i ogólnie falerystyki czy odznaczeń, głównie rosyjskich. Proszę Państwa, szczególnie ta góra jest imponująca. To, co Państwo pokazuje tutaj w kadrze, robi niesłychane wrażenie. Największą atrakcją, największą numizmatyczną tutaj superpozycją jest tenże krzyż. Jest order świętego Włodzimierza, ale nie tak jak to zazwyczaj bywa klasy czwartej, tylko proszę Państwa klasy pierwszej. Proszę bardzo. Katalog Borne Barak. To jest ten właśnie rozmiar. Klasa pierwsza, order świętego Włodzimierza. Muszę zobaczyć, ile jest wycena wersji with swords, czyli pozycja 695, od 15 tysięcy dolarów w górę. Tak samo wyglądające są ordery również niższych klas, przy czym różnią się rozmiarem. Tutaj mamy już do czynienia z trzecią klasą. Proszę bardzo, widać, mamy wielki order. I czwarta klasa. To był ten ostatni, który Państwu pokazywałem. Także egzemplarz oferowany na naszej aukcji, klasa pierwsza, w znakomitym stanie zachowania. Proszę poczekać chwileczkę, ja tylko muszę światło poprawić. Jest nietknięta emalia. Wszystko gra tak, jak być powinno. Cudeńko, bardzo rzadkie, znakomicie zachowane. Do tego oryginalna szpanga. No, zasłużonej widać osoby z czasów carskiego wojska, z carskiej armii. Zrobiono zapewne w początkach XX wieku, w okresie przed I wojną światową, order świętej Anny. Wersja z mieczami, niestety obłamane miecze. Świetny order świętego Stanisława, gdyż sam święty Stanisław spotyka się. Natomiast tu jest wersja z czarną emalią, także rewelacja. Proszę Państwa, Stanisław ma, tak jak widać tutaj, wypadającą puszeczkę, która leży z boku u nas. Do tego standardowe, chociaż zazwyczaj też wzbudzające emocje, drobniejsze już odznaczenia carskie. Znakomity żeton pułkowy 92. Pułku Piechoty. Elegancka, wspaniała robota wysokiej klasy. Walor rzadki. Trudno znaleźć jakiekolwiek notowania. Notowania egzemplarza złotego znalezione gdzieś na aukcjach są powalające, jeśli chodzi o cenę. Obok jest order Złotego Płomienia. To już mamy Niemcy. Księstwo Hohenlohe. Przepraszam, ale powiedziałem tak, jak odczytałem. Wymowa jest tutaj inna zapewne. Świetna robota grawerska. Złoto. Niestety obicia emali, ale to również efektowny i rzadki order. Wykonanie zapewne z przełomu XVIII-XIX wieku. Generalnie order nadawany od drugiej połowy XIX wieku do pierwszej, od drugiej połowy XVIII wieku do pierwszej XIX. Można powiedzieć, że standardowy order domu Hohenzollernów. Małe, fajne żetony pułkowe czy pamiątkowe rosyjskie. Tutaj orzełek jest ewidentnie ze złota. Pozycja również ciekawa. Kolejna. I wykonanie prywatne medalu za Chiny. Czyli taka wersja do drugiego munduru zamówiona przez odznaczonego. Proszę Państwa, to tyle z odznaczeń rosyjskich. No zdecydowanie polecamy uwadze tego Włodzimierza. To jest rewelacja. Wzbudza emocje. Zobaczymy, jak będzie je wzbudzał finalnie w aukcji. W tym zestawie bardzo ładnie również wygląda nasze pudełeczko powstańcze, na które pragnę zwrócić cały czas Państwa uwagę. Jest w stanie znakomitym, najładniejsze, jakie spotkałem. Nie będę już go teraz otwierał na potrzeby filmu, tylko go przypominam. I jeszcze warto zwrócić uwagę na takiego giganta, który jest tutaj. Duże, srebrne dyskryptorium kanoniczne. Proszę Państwa, czyli prawie, nie prawie, dokładnie ćwierć kilo srebra, złocone ogniowo, metrowej długości łańcuch. I znakomita robota grawerska z pięknie położoną emalią. Druga strona. Bardzo atrakcyjna, rzadka pozycja.
świetnie się będzie eksponować na przykład w tablotce powieszona, czy to w gabinecie, czy gdziekolwiek. Niewątpliwie zwróci uwagę każdego odwiedzającego, a zważywszy na wąskość rynku na tego typu rzeczy, zapewne nie będzie to walor drogi. Tutaj pomieliśmy jeszcze w rosyjskich żetonach, jeden żeton półkowy, proszę bardzo, tutaj. Zdecydowanie polecam uwadze ten fragment naszej aukcji i nawet jeśli Państwo nie rozważali wcześniej zakupu, polecam obserwowanie, jak będzie przebiegała licytacja, bo wydaje mi się, że będzie to jeden z najbardziej emocjonujących fragmentów naszej dzisiejszej licytacji, którą rozpoczynamy już lada chwila. Na zegarku w tej chwili godzina 11, 2,5 godziny do otwarcia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo za uwagę.